witam was, Stelak55, a to jest Portal 2 i rozdział drugi. Kurde, nie przeczytałem jaki to rozdział, dobra, chuj z tym. Sorry about the mess. I've really let the place go since you killed me. By the way, thanks for that. Sarcasm self-test complete. A, spoko, spoko. That's back online. I'll start getting everything else. A, super. Perform this first simple test. Deadly lasers and how test subjects react when locked in a room with deadly lasers. Znacie ten pokój? Tak, to jest jeden z pokoi z portala jedynki. Tutaj przed chwilą się wsunął ten, co wyrzucał kulki, właśnie to. I się wsunął laser. Jego zastępca. Okej. Okay. Standardowo przy tych kulkach, tak samo jak tu. Więcej muszę wiedzieć, gdzie to walnąć. Okej. Okay. Chyba nie jest aż tak głęboko. Czekajcie, zrobię to tak. Okej, okay, działa. Jedziemy dalej. I forgot how good you are at this. You should pace yourself though. We have a lot of tests to do. Domyślam się. Ach, niestety. W poprzednim rozdziale przypadkowo uruchomiliśmy GLaDOS, przez co znowu musimy robić jej cholerne testy. Wszystko przez Whitleya, który chciał nam pomóc, ale mu nie wyszło, bo jest takim idiotą. Dobra, w każdym razie robimy dalej testy. I just finished building them before you had your, well, episode. So now we'll both get to see how they work. There should be one in the corner. Okej. Whitley! Fuck! No nie. Gdzie on zniknął? Fuck. Ale Whitley był. Czemu się kurde nie pokazał? Czemu nie może mnie uratować? Pewnie ona wszystko coś zablokowała. Nie wiem. I tak, to jest kostka taka diamentowa, nie wiem. No przekierowuje laser. Przynajmniej to pamiętam jeszcze. Ja ją będę nazywał diamentową kostką, coś w tym stylu. Diaksową kostką. Jakoś mi się kojarzy z takim diamentem przez te odblaski i dalej. Dobra, więc diaksową kostkę tutaj sobie wyceluję. No. Właśnie. I wchodzimy do góry. No nie. Ona ma dwie właściwości. Jedną z nich jest to, że działa jak normalna kostka. No i druga to przekierowanie laseru. You are a horrible person. Dziękuję. That's what it says. A horrible person. We weren't even testing for that. Tak. No cóż, przeczytałam w jakimś dokumencie, że jestem okropną osobą. Jestem strasznie okropna. No cóż, jestem, nie wiem jak mam mówić, czy jestem okropna, czy okropna, bo gram dziewczyną, a jestem chłopakiem. If it makes you feel any better, science has now validated your birth mother's decision to abandon you on a doorstep. O, super. Dobra. Chodźmy dalej. Co my tu mamy? Uhu. Ała. Dzięki. Okej. Fajnie to wszystko się odbudowuje. Tak małymi kroczkami. Okej. Co my tu mamy? Ciekawe rysunki, czyli ktoś tu jeszcze był przede mną. I były puszki z czym? Pins, kurde. Kurde, niedawno miałem to kurde na angielskim. Ja pierdzie, nie pamiętam. Czy na pewno banalne słowo. Dobra, jak mi się przypomni, to może powiem. A teraz napisz się w komentarzach, jaka to jest piosenka.
Tak, gra ci komercji dla zabawy. Robi się jakoś co. Piosenka. Może mi się przyda do jakiegoś. Nawet pasowała. Do intra, do portala. No cóż, ale skończmy ten test. Proszę, że myślę, że to tu trzeba walnąć. Gdzie tu jest? Tu jest. Jest tu. W sumie te testy są banalne. Congratulations. Okay. Not on the test. Most people emerge from suspension terribly undernourished. I want to congratulate you on beating the odds and somehow managing to pack on a few pounds. Haha. Śmieszne. Czekajcie, muszę wam coś pokazać. Bardzo fajny motyw. Słuchajcie się. Każdy z tych laserów ma jakąś taką fajną pioseneczkę. Tylko ten będzie miał co innego. Nie, no dobra, ten ma ten sam. Ale jeśli tak kilka jest obok siebie, to taka fajna, piękna muzyczka wchodzi. To jest genialne. Bardzo mi się podoba. W sumie każdy z tych takich nowych rzeczy ma w sobie właśnie taką małą melodyjkę. Bardzo to rozmaica gameplay. Bardzo mi się to podoba przede wszystkim. Okej, następny test. One moment. Wow, shit. Mogłabyś się ogarnąć. So feel free to slow down and do whatever it is you do when you're not destroying this facility. No. Wow. Okay. Okej, okay. Co my tu mamy? Co mamy panel? Dobra. O, teraz jest inna muzyczka, melodyjka. Dość ciekawa. Dobra, w każdym razie się tym panel się. Tam jest kostka. Dobra, wiem o co chodzi. Panem tutaj dopłynie, a raczej się przeniesie. Go, chodź tu. Tak. Zrobię portal. Nie wiem czemu mam, na przykład jeśli mam już otwarty tutaj na przykład niebieski, żeby wrócić, na przykład bym otworzył tutaj niebieskie i tam pomarańczowy. Nie wiem czemu jestem jakoś do tego przyzwyczajony i nie mogę się odzwyczaić. Fuck. O, ale i tak jest dobrze. Muszę wszystko, czy się na tym... O, lub mogę zrobić tak, że tak. Tylko kostki nie odbierają tego sygnału i są bardzo dobre do właśnie zatrzymywania lasera. Są niezniszczalne lasery po prostu. I'll give you credit. I guess you are listening to me. But for the record, you don't have to go that slowly. Aha. Waddle over to the elevator and we'll continue the testing. Aż chyba taki gruby nie jestem. Będę mówił, że jako chłopak, bo trochę dziwnie to tak mówić o sobie jak o dziewczynie w sumie. Ale dobra. Wyjdzie na to, że jestem gejem. Dużo kostek. Wow. No, to jest profesjonalne sprzątanie. This next test involves the Aperture Science Aerial Faceplate. It was part of an initiative to investigate how well test subjects could solve problems when they were catapulted into space. Results were highly informative. They could not. Good luck. Czytałem w sumie teraz. Się przyglądałem, jak to wszystko ładnie się odbudowuje. Patrzcie, tu już jak pięknie kurna złożona ta część. Ta ćwiartka. Piękna. Dobra, no to co? Zobaczmy o co chodzi. Katapulty więcej tak wyglądają, tak?
Tak. Kostka. Okej. I w przypadku katapulta jest tak samo, że jest jakaś muzyczka w locie. Muzyczki w tym są świetne. It's too expensive to pump this far down. We just take carbon dioxide out of a room, freshen it up a little, and pump it back in. So you'll be breathing the same room full of air for the rest of your life. I thought that was interesting. Super. Oddycham dosłownie tym samym powietrzem przez calutki czas, więc... Jak to możliwe? To jest dziwne. Ale w końcu tlen się skończy, no nie. Let's see what the next test is. Oh, advanced aerial faceplates. Well, have fun soaring through the air without a care in the world. I have to go to the wing that was made entirely of glass and pick up 15 acres of broken glass by myself. Okej. Dobra. Czekajcie, poprawię trochę. Mikrofon będzie przyspieszyć. A to świetnie wygląda do takiego kliknięcia. Muszę kostki tu radę i tak dalej. Grus, o. Myślę, że to tam. A, dziękuję bardzo. Okej. Co my tu mamy? Spadających płytek. Katapulty jeszcze. Dobra. Dawać. I grup! Kurczę, właśnie kurna. Nie wiedziałem do końca co zrobić, ale dobra. Wróćmy. O fuck. Prawie pan, ale ja chcę je od nowa. Wiesz, yep. I lecimy dalej. I chlup. Okej. Tutaj jest następna część, taki mały kawałek. Okej, co mam tutaj przybliżenie? Oh, sorry. I'm still cleaning out the test chambers. So sometimes there's still trash in them. Smelling and being useless. Try to avoid the garbage hurtling towards you. Don't have to test with the garbage. It's garbage. Press the button again. What the fuck? Co ja? Tutaj wszystko się te ma... Dobra, to zobaczcie raz. Radyjku! Dajcie go sobie. Talking about smelly garbage standing around being useless? That was a metaphor. I was actually talking about you. And I'm sorry. You didn't react at the time, so I was worried it sailed right over your head, which would have made this apology seem insane. That's why I had to call you garbage a second time just now. Haha. Spoko, spoko, Granos, spoko. Nie obraziłem się. Kurwa. Nienawidzę ich. Nienawidzę. Did you know that people with guilty consciences are more easily startled by loud noises? I'm sorry. I don't know why that went off. Anyway, just an interesting science act. Did I actually fizzle that before you could complete the test? I'm sorry. And grab another one. Oh,
kompanienki. Co mam to zrobić? Oh, no. I fizzled that one too. Oh well. Ty. Warehouse is full. Nie. Absolutely dobra. Worthless. I'm happy to get nie, rid of nie chcę, kurna, przesadzać z materiałem. Trochę mnie wkurwił. Skończy się tym, że ten film będzie plus 18 na maksymalnie. No dobra, co teraz? A. Te testy są strasznie banalne. Przeszedłem je raz i to z dobry 2 lata temu. A i tak, kurna, szybko je rozwiązuję i naprawdę ja nie idę na pamięć. Jak się z tych testów przestrzeli, to ludzie ja ledwo pamiętam, naprawdę. Okej. To też jest proste. Proszę wskoczyć tu na górę, to jest... Mam nadzieję, że pamiętam to, że to jest późniejsze. O wiele później. Tak już pod koniec. Będą fajne, ciekawe, trudne. I te pomiędzy pomieszczeniami też... Te, no nie, chyba zaspoilerowałem. Kurde. Co ja mam jeszcze zrobić? A, dobra. Mój fail. Every test chamber is equipped with an emancipation grill at its exit, so that test subjects cannot smuggle test objects out of the test area. This one is broken. Don't take anything with you. To jest kurna podpucha. No, ja coś tak czuję. Nie mogę tu zejść. Ale mam pomysł, czekajcie. O, tak jak mówicie. Ha, yeah! W sumie za to było achievement, bo akurat mi się że trochę przypomniało. Pamiętam właśnie, że chodziło... I think that one was about to say, I love you. They are sentient, of course. We just have a lot of them. Oh. Mój companion cube. No cóż, zdarza się. Nie lubię. Nie lubię mnie Glanos. Bardzo nie lubię. Zabrałem mi kostkę. Companion cube. Nie lubię. Idziemy dalej. Dawaj. This next test involves emancipation grills. Remember, I told you about them in the last test area that did not have one. Ah, okej. Okay. What the? Dobra, to chodź. Oh no. Oj. The turbines again. I have to go. Wait, this next test does require some explanation. Let me give you the fast version. Okay. There. If you have any questions, just remember what I said in slow motion. Test on your own recognizance. I'll be right back. Zrozumiałem wszystko. Okej, tu siadkę. A, tu jest dziura. Czy ja tu sięgnę? A, sięgnę. Lajtowo. Diamentowa kostka, przyzywam cię. Jedziemy dalej. Pamiętam jak w portalu jeden cel, miałem zawsze sobie szedł.
Tylko, że tutaj nie lubię ze względu na to, że windy są szklane i po prostu nie ma takiego fajnego efektu jak w portalu jedynce. Tych zapiskiwania się tego portalu. O, koniec, koniec, tak, ludzie, koniec. Zaczyna się następny rozdział, więc to oznacza już koniec, niestety. No cóż, przynajmniej parę testów zrobiliśmy, trochę pogadaliśmy. Na czas trwania tego let's playa musiałem zostać gejem, ale no cóż, tak już bywa. W sensie, jakby to zostać gejem. Chodziło mi bardziej o to, że muszę się trochę zachować jak gej, bo mówię o sobie jak o dziewczynie trochę. I sumie, nie wiem czy to tak jest. Musiałem nad tym dłużej pomyśleć. Bardziej uważam. Jakaś taka inna orientacja, dobra, w każdym bądź razie pora kończyć już filmik. Niestety, nie przekraczam progu windy, ze względu na to, że ostatnio będzie pierdzielenie. Dobra, no to co? Komentujcie, oceniajcie, klikajcie lolowaty guzik. Do zobaczenia.